co by tu zbudować? Liczę na to, że potworki, które wejdą tutaj, nie będą szły tędy i tu, tylko od razu tu. I postaram się ich zmotywować do tego takimi oto dwiema ścianami. Zobaczmy. Nic z tego.
Co by tu zbudować? Nie mogę! Ściana stoi, teraz trzeba ją tylko wzmocnić i mieć nadzieję, że czechomiotki nie będą chciały jej rozwalić, tylko będą szły tak jak inne potworki przez pułapki. A jak nie, to na kolejnej obronie trzeba będzie to jeszcze inaczej zmodyfikować. Także jeśli chodzi o budowanie, to jeszcze to wszystko. Zastanawiam się, czy tutaj jeszcze takiej ściany nie postawić z boku. Tak samo jak tam zrobiłem. Ale myślę, że tutaj to nie będzie tak do końca potrzebne. Przekonamy się. Już niedługo nawet. Za chwilę będę stawiał pułapki. Pułapki oczywiście standardowo. Im mocniejsze, tym lepsze. Jak się da odpychające, to odpychające, żeby potworki wracały tam skąd przyszły. Zawsze to kilka sekund zaoszczędzonych podczas obrony. Na podłogę stawiam najczęściej zamrażający, żeby też spowolnić. U góry stawiam i na ścianach jakieś pułapki, które zadają duże obrażenia. Niemożliwe. No i póki co to działało. Zobaczymy, czy na trzeciej obronie w Twin Peaksie też się sprawdzi.
Schodów nie umacniam, bo to jest tylko do przemieszczania się, więc szkoda metalu cennego. No i dobra, teraz pułapeczki. Tu wszędzie zamrażające na podłogach, żeby jak najdłużej stały w jednym miejscu, a inne pułapki, żeby jak najwięcej obrażeń zdążyły w tym czasie zadać. Z racji tego, że tu nie ma sufitu, to stawiam kolce. A sufitu tutaj nie stawiam dlatego, bo tam nie ma wejścia. Natomiast potworki, które dostaną się tu, część z nich będzie mogła się pojawić tutaj, jeśli rozwalą mi tą ścianę. No i będą chciały uciekać, i żeby nie spacerowały mi tutaj wszędzie dookoła, to nie stawiam sufitu, tylko żeby tutaj z powrotem spadały na dół. Ten młotek, który mam do tego, jest dobry, on odpycha ładnie te postaki i sobie spadają. Czy się przyda? Nie wiem, ale tutaj na wszelki wypadek stawiam jeszcze pułapki zadające obrażenia. Tutaj stawiam strzałki ścienne, żeby waliły w te potworki, które tędy będą się przechadzać. Tutaj jeszcze te pustaki, co rzucają innymi, mogą rzucać swoimi kolegami. Nie otaczę. Więc jak ktoś tu przyjdzie, to od razu będzie dostawał przy okazji obrażenia. I tak. Tu na podłodze nie stawiam nic, natomiast tu mam specjalnie podwójną ścianę. Jedna, żeby strzelała tamte potworki tędy, a druga na dynamo ścienne też, żeby zadawało obrażenia. No i dynamo oczywiście na wszystkich małych ściankach stawiam, żeby te obrażenia były zwielokrotnione tak dużo, jak się tylko da. Skończyły mi się właśnie dynama, no to trzeba kilka dorobić. A w międzyczasie można postawić kilka pułapek jeszcze zamrażających. Dużo ich nie mam, ale to co jest, to stawiam. I na sufitach moja najmocniejsza pułapka sufitowa, czyli gazowa. Niemożliwe. I tak wszędzie. W międzyczasie dorabiam tych pułapek, których mi brakuje, a jeszcze chcę postawić. Surowców też nie mam za dużo, ale powinno starczyć. Tutaj strzałki. Strzałki po to, że te potworki będą cały czas dostawały obrażenia, odkąd się tylko pojawią. Bo gdybym postawił dynamo ścienne, no to ono by uderzyło raz, jakby ktoś podszedł i tyle, a tak to na dłuższą odległość. Na dłuższą odległość będzie zadawało obrażenia. To oczywiście dynama. Nie ma co na tym oszczędzać. Później się to zwraca na obronie. A, no i tutaj strzałki, niech sobie strzelają. No, a tu już dynama. W tunelach. Część rzeczy tam mam zbudowanych i w innych miejscach też miałem poza strefą, ale to było budowane podczas ataku. Podczas ataku też można budować i wtedy budowle zostają. One nie są mieszczone, jak strefa już się z powrotem zamknie. Od
przepychająca dlatego, żeby te potworki spowolnić. Po drugiej stronie dam już dynamo. Spowolnić, bo tu nie ma podłogi, nie ma co spowalniać, bo tutaj spowalnia zamrażająca, tu nie ma podłogi, więc to pełni funkcję spowalniacza. A tutaj będziemy te potworki cofać z powrotem, niech uciekają. Tutaj i... no i tu i tu. Tutaj zdecydowanie obrażenia. Tutaj znowu wycofanie. A na suficie cóż by innego jak nie gazówka. No i okej, tak jeszcze ostatni rzut oka, czy wszędzie są pułapki. Jak gdzieś o czymś zapomniałem, to postawię. A jak nie postawię, to podczas obrony będę musiał. O, tu jeszcze dynama. Tutaj ostatnie potworki mi się wdarły. Tam nie miałem za dużo miejsca na budowę, nie było tyle miejsca co teraz. Ta strefa była wiele bliżej i potworki wchodziły mi już tutaj na samą górę i trochę mi poniszczyły. Ale teraz mam nadzieję, że co prawda obrona będzie trudniejsza, ale pułapek jest zdecydowanie więcej niż ostatnio i może się uda bezkrwawo to przetrwać. Bezkrwawo dla mnie, bo pustaki raczej pokrwawią. Tu popełniłem błąd. Zamiast jednego dynamo powinna być pułapka odpychająca, żeby spowolnić. Ale cóż. Któż jest idealny? Wygląda to ładnie i obiecująco. Część z was prosiła mnie, żebym nagrał samouczek, jak się buduje te wszystkie pułapki i obronę, ale w samouczkach nie czuję się najlepiej, zresztą w ogóle nie czuję się najlepiej w nagrywaniu na YouTubie. Dlatego nagrałem moje przygotowania do obrony. Mam nadzieję, że komuś to pomoże w czymkolwiek, w razie czego pytajcie. Na wszystkie pytania staram się odpowiadać w miarę tego, jak mi pozwala czas. Nie wiem, czy chcecie, żebym kolejne przygotowania do obrony pokazywał. Wcześniej tego nie robiłem, ale jeśli są dla was przydatne, to mogę bez problemu puszczać kolejne i nagrywać. Znaczy nagrywać i puszczać. A jak nie, jak wam się nie spodoba, to trudno. Wcześniej nie puszczałem, bo nie widziałem takiej potrzeby. Wygląda to wszystko pięknie. Jestem z siebie dumny.
Zobaczymy, czy przyniesie to efekt na obronie. Rzucę jeszcze okiem na pozostałe miejsca, skąd mnie będą atakować. I odpalam obronę. Tutaj podczas obrony na tych ścianach będę musiał postawić jeszcze te strzałki, żeby też zadawały sobie obrażenia, tak jak tutaj. I może uda mi się nawet poprawić jeszcze poziom ściany. Póki co jest ok. A zablokowałem sobie przejście, widzę, ale trudno. Te niedogodności są do przeżycia. Najważniejsze, żeby gruchotacze mieli ściany nie rozwalały, a schody skutecznie zapobiegają temu. Nie pamiętam, czy podczas ostatniego ataku tutaj miałem. Chyba nie miałem, bo to wszystko jest na ponaprawiane. Pułapki ładnie stoją. Stąd atak miałem na pewno, ale było ładnie zbudowane. Pułapki sobie spokojnie poradziły. O, przepraszam, bo mam telefon. Potworki atakują z tej strony też, ale dachu już bliżej nie mogę zbudować, bo te rakiety niestety niszczą moje budynki. Tu co prawda mógłbym zbudować jeszcze kolejne pułapki lodowe, ale też nie chcę, bo miejsca mam ograniczoną ilość, a jeszcze z kilka amplifikatorów będę musiał postawić, a miejsce już się kończy, więc to też trzeba wszystko przemyśleć. Tutaj też rakieta będzie spadała właśnie mniej więcej w tym miejscu. I na dole tu jest lawa, która też zniszczy moje budynki. Więc tutaj nic się więcej nie da zrobić. Chociaż no trzeba było pokombinować, ale to co jest ostatnio wystarczyło spokojnie. Potworki nie dały rady nawet tutaj za bardzo wyjść. Poza nielicznymi, więc póki co zostawiam jak jest. Jak teraz się okaże, że będę miał problemy, to po prostu na kolejną obronę będę musiał to wszystko poprawić, a tutaj nie miałem jeszcze ataku nigdy. Amplifikator stawiałem niedawno podczas tej budowy, więc zobaczymy, jak to sprawdzi się. Tutaj specjalnie zablokowałem pustaką drogę, żeby nie mogły wejść na górę i specjalnie tutaj schody zbudowałem, żeby wchodziły tędy, żeby droga, którą mają pokonać do mojego amplifikatora, była jak najdłuższa. A tu już się zaczyna dla nich labirynt. Jak to się sprawdzi, nie wiem, bo z tej strony ataku nie miałem. Zobaczę, przetestuję, na pewno pokażę atak, więc też będziecie mieli okazję to sprawdzić. Dzięki serdeczne, możecie dać znać, czy chcecie takie... Ciężko to nazwać samouczkiem, ale takie moje budowanie własnych obron. Dużo zgadywania, dużo niewiadomych, bo moja obrona jest robiona po raz pierwszy i nigdy nie będzie tak, że będę profesjonalnie wiedział na mojej budowie, gdzie co stawiać, bo to wszystko jest metodą prób i błędów robione. Także pozdrawiam i zapraszam na kolejne odcinki.